Macie Państwo magazynu międzynarodowego Świat 24, Grzegorz Adamczyk, Grzegorz Jankowski. Witamy Państwa serdecznie po przerwie, a teraz naszym gościem będzie pan profesor Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany z ramienia Partii Prawa i Sprawiedliwości. No i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Tak jest, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. Panie pośle, pytanie zadane przez Grzegorza Adamczyka do Jacka Sariusza Wolskiego. Jacek Sariusz Wolski już miał mało czasu na odpowiedź. No właśnie, budujemy Trójmorze, budujemy grupę państw między trzema morzami, Adriatykiem, Morzem Czarnym oraz Bałtykiem. No i Węgry. Miał na Trójmorze, na szczyt Trójmorze przylecieć Viktor Orban. Samolot mu się zepsuł, zaraz potem poleciał. Viktor Orban poleciał do Putina, a w tym czasie premier Węgier miał przylecieć na szczyt Bukaresztu, ale zepsuł mu się samolot. Tak jest, dokładnie. Jak w tym wszystkim, w tym projekcie Trójmorza widzimy Węgry? No, ja myślę, że pytanie jest odwrotne. Jak się Węgry widzą, no nareszcie są członkiem tej inicjatywy. Myślę, że... Czy jest słaby punkt Trójmorza? Najsłabszą gniwą? No, nie, no ja myślę, że akurat ten tydzień pewnie był też wyjątkowy. Wszyscy wiemy, co się stało poprzednio we Strasburgu i dlaczego w związku z tym premier Orban pojechał do Władimira Putina. No, nie po raz pierwszy, tak? No, Józef zechce za uruchomienie artykułu 4, tak? Nie szukania, a szukania prawdopodobnie, czy pokazywania, można w nie szukania sojuszników, tylko pokazania, prawda, że są jeszcze możliwości innych rozmów. O, tak bym to... Zresztą skądinąd, no przecież Angela Merkel też się niedawno spotkała z Władimirem Putinem, a Władimir Putin odwiedzał też Paryż i tak dalej. No, Węgry mają jakieś tam... Węgry mają swoje kłopoty w Brukseli, my też mamy swoje kłopoty w Brukseli, tak. Ale jakoś ten Orban potrafi grać na kilku fortepianach. A tutaj pojedzie do Putina, a tutaj spotka się z Salvinim, prowadzi tę politykę tak szeroko. Jesteśmy pół roku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Siły konserwatywne w całej Europie mają nadzieję, że ten podział sił w parlamencie się zmieni. A tutaj wydaje się, że PiS trochę na tej arenie europejskiej jest taki zachowawczy. To do Putina to nie możemy pojechać, jak wiadomo, z różnych powodów, są pewne powody zasadnicze. Trochę Morawiecki twierdzi, że powinniśmy. Tak twierdzi, no wiadomo, są powody, dla których tego nie możemy. Być może gdyby w Rosji się nastąpiły jakieś zmiany, byłoby to możliwe. Prowadzić po smoleńsku. No więc nie, dopóki, no wiemy, no była niedawno grupa prokuratorów, dopóki ta sprawa nie jest załatwiona, to rzeczywiście Polska na tym, na tle innych krajów naszego regionu, a też na tle może całej prawicy europejskiej, czy, no, gdzie rzeczywiście te kontakty są silne, no nam przeszkadzają tego rodzaju kontakty, a co więcej oczywiście nasze poczucie zagrożenia bezpieczeństwa tutaj akurat łączy nas to raczej z państwami bałtyckimi niż powiedzmy z Węgrami. Ale jeszcze wracając do tego Trójmorza, no ja przypomnę tylko, no, że to jest przecież tak, że polityka europejska jest bardzo skomplikowaną rzeczą, dlatego że są bardzo różne wrażliwości, bardzo różne interesy. I to, że w ogóle to Trójmorze jest inicjatywą, no zwłaszcza po tym, jak prezydent Trump uczestniczył w ogóle jest inicjatywą, która została zauważona przez Niemcy. Niemcy chcą się do tego przyłączyć. Za chwilę są komentarze w prasie europejskiej, więc to jest jakby wielki sukces, który polega na tym, że usiłuje, że mimo różnic politycznych, które przecież występują także w Grupie Wyszehradzkiej, no, potrafimy budować pewną wspólnotę interesów między Węgrami, na przykład i Rumunią, no jak wiemy, nie za bardzo się układają relacje w pewnych dziedzinach między Słowacją a Węgrami również, więc... Chodzi o mniejszość węgierską. Dobrze, panie profesorze, w takim razie Zapad doskonale politykę niemiecką, zresztą tydzień temu prezydent Duda podpisał porozumienie o współpracy z prezydentem Trumpem. Co to znaczy dla Niemiec? Jak oni to odbierają? Ja myślę, że te dwie rzeczy, to znaczy z jednej strony to, o czym panowie też rozmawiali z Sariuszem Wolskim, mianowicie wizyta pana prezydenta w
w Stanach Zjednoczonych, kwestie transatlantyckie, zmieniające się gwałtownie teraz relacje niektórych krajów ze Stanami Zjednoczonymi, no bo ta nowa polityka handlowa, którą prowadzi prezydent Trump, dotyka przede wszystkim Niemców. Uderza w nich. No a poza tym jest, jak pan rektor zapewne wie, no jak się robi badania opinii publicznej, to znacznie większa część Niemców uważa, że to Donald Trump jest zagrożeniem dla pokoju światowego, a nie Władimir Putin. Zawsze były w Europie, części Europy Zachodniej, tendencje antyamerykańskie. Dzisiaj one są mocniejsze. Co więcej, mogą się przebrać w ten antytrumpizm i no, ma to, ja myślę, ogromne i trwałe konsekwencje. Więc z drugiej strony inicjatywa, którą prezydent Trump popiera, w której Amerykanie są jakoś obecni, a przecież jeszcze w grę wchodzi cała polityka energetyczna. No, panowie oczywiście wspominali, no, fakt, że w deklaracji polsko-amerykańskiej jest w sposób jasny i dobitny potępiony główny projekt energetyczny, jeden z głównych projektów energetycznych Niemiec i Rosji, czyli Nord Stream 2, no jest znaczącym faktem politycznym. Więc... Ale tylko politycznym, bo ten budowa tego gazociągu tak naprawdę się zaczęła już na początku września. Ta rura już idzie pod Bałtykiem. To są słowa. One mają pewne znaczenie. Natomiast nie są słowa, jak pan wie, w polityce mają znaczenie, a poza tym koszty polityczne tej rury będą rosły. I myślę, że ja bym nie powiedział, że sprawa już jest przesądzona. Jest bardzo silne lobby w Niemczech, które za tym optuje. Są siły, które są chwiejne. I myślę, że Niemcy nie do końca jeszcze świadomią sobie, jak wielką cenę polityczną za to zapłacą, ponieważ oczywiście również w polityce europejskiej, jeszcze wrócił do tego pytania pana redaktora, bo ja rzeczywiście ja też uważam, że Prawo i Sprawiedliwość powinno być bardziej aktywne w polityce budowania sojuszu bardzo, bardzo trudnych, bo to często właśnie, jeżeli zawiera się, rozmawia się z jednym partnerem, to okazuje się, że wtedy są trudniejsze rozmowy z innym, ale myślę też, że nie powinniśmy się bać. Musisz widzieć, że tu jest zamknięte, tu jest zamknięte, tu jest zamknięte, a to jest, to nie ma co zamiennować. Tak jest skład i tak jest wszystkie sale, które zamkniły się i musisz to rozumieć, że nie ma tak dosłownie, że sobie wszystko brać, to za ludzie są zdenerwowani, to nawet cała agresywna. Także nie ma co się zdenerwować, trzeba głupi nie jesteś, nie jednak wysok przesadzać, nie jednak wysok rozumieć. Na czym moim zdaniem ta gra powinna polegać? Otóż gra powinna polegać na tym, na czym dzisiaj też polityka zagraniczna polega. Otóż to nie jest tylko tak, że rozmawiamy rząd z rządem, uprawiamy klasyczną demokrację. Powinniśmy uprawiać dyplomację publiczną, to znaczy są na przykład i są siły też w Parlamencie Europejskim w Niemczech, w samych Niemczech są siły, które są przeciwne Nord Stream. Głośno gadać, nie mają żadnego pojęcia, co się gada. Tak, staramy się. Staramy się, a robimy, to jest po prostu. Robimy, no na przykład, no dam pan przykład, niedawno była się konferencja w Senacie Stanów Zjednoczonych po to, żeby zmobilizować trochę opinię amerykańską z udziałem niemieckim, gdzie mój kolega z Parlamentu Europejskiego bardzo krytycznie wypowiadał się na temat Nord Stream 2. Zastanawiamy się, czy nie zrobić tego jeszcze w jakimś innym miejscu, żeby no właśnie informować, budować wokół siebie pewne siły polityczne. Co więcej, ja myślę, że padło to z mojej kolegi z zagranicznych. I prawdopodobnie może paru złodziei tutaj przyjechać, żeby do magazynu wejść tam, gdzie są konserwatywni, żeby Niemcy zdobią, chcieli wyjść z opłatów
Teraz zadzwonimy na policję, policja przyjedzie, przejdzie teren i będzie najlepiej. Czy złodziei nie brakuje, a tu prawdopodobnie też taki złodziej jest z bankami, mieli do czynienia, oni tutaj kradną i tak dalej. To jest nie trzeba, abyśmy się bronili, abyśmy się chronili, abyśmy tutaj współpracowali, to wiemy, że nic tutaj nie ruszy. A tu miałeś tam szukają, który to był ten komisariat, do tamtego pedofila, jak tutaj Pawełka, chwycili, nie ma sprawy. Jest Zieleckiego chwycili, to teraz drugiego Pawełka chwycili, nie ma sprawy. To zimny inny problem, a znowu zaczyna raz bez. No, my tutaj zimno nie jest dla tych skórków, chodzę i tak dalej. Ale to tak rano, to się nacina, że skórz nawet się nie rozdzielić, bo tutaj musi słuchać, tak wypływamy, że tu mogli się kręcić jakieś złodzieje. Zgasło światło w czarnej trudze, we wszystkich domach zgasło światło, ale kiedy się wyszło zapaliło, to ta latarnia tu na to wyszło, ona po prostu też nie świeciła się. I teraz ja muszę coś budzić jak tarczę, żeby w tym grzyfie też było światło. Jeżeli chodzi o rozmowy techniczne, prowadzi oczywiście Konrad minister Konrad Szymański. Ale jak mówimy Węgry, widzimy Orbana, mówimy Stany, widzimy Trumpa. Aktywny jest pan premier, premier Mateusz Morawiecki. Jest tylko... A ty prawdopodobnie pojechałeś do tej Bydgoszczy, po to pojechałeś do Bydgoszczy. Do Bydgoszczy może pojechać, jeśli w poniedziałek, ale może i dobrze zrobiłeś, bo tutaj leje wodę. A teraz gdybyś obcarskiej jest na 12.5, to tutaj będzie po prostu lało i leje cały czas tej czarnej krydze i w Warszawie, nie wiem, czy tam w Bydgoszczy. U was pada leje, a to strasznie rozleje i to jest druga fala deski. Ja to mam otwarte drzwi na górze, żeby światło się wstydziło trochę. No, ten złodziej chce prosić, zaraz jeszcze policję wezwać w teren. Przecież to świetle, to się dzieje. I tu marynarkę wzięłam, bo przyjechałam tu wczoraj, pobudziłam tam za strach, teraz odebrałam, ale teraz gdyby ona wisiała, to by ta marynarka znaczyła. No. Nie by tego takiego nie ruszy, bo więcej nieszczęścia robi, tak mi się wydaje. Mówiłam, że była legitymacja i była, bo ona była cienka, marynarka jest dość gruba i się nie uchwyci. Była legitymacja, odebrałam nam. Tak bym musiała 10 zł płacić, to jest bardzo dobrze. Do pracy. Gdyby tak chciał puszczyć zbierać, to musiałby 140 tysięcy zebrać, żeby mieć 10 złotych. Nie chodzi o miarzy, nie chodzi o to, by być czyste. To nie jest taka prosta sprawa, jak to sobie myśli wyobrażę. Ludzie ciężko pracują. Jeżeli chodzi o samą taką pracę, to nie jest ciężko. Ale żeby dodatkowo coś zarobić, to gdyż babcia miała cały wór tych punktów, to dostanie może za 20 złotych. I co ona za te 20 złotych? To jest nic. Jeżeli ludzie ktoś pracuje o 10 złotych, to ona na marne robiła 24 dni zbierające punkty. Na marne robiła, bo ona, jak ona odda i grosza potem nie ma i z gołą dupą chodzi. A to nie jest takie proste. Komisarza własnego, nie mamy wysokich urzędników w komisji. Pani Wieńkowska nie działa na rzecz komisji? No tego akurat w tej sprawie nie. Akurat w tej sprawie wiadomo, no nie słyszeliśmy, żeby kiedykolwiek występować, żeby pan tak to słyszał, to proszę mi poprawić, żeby akurat w sprawie tej występowała, że zapewniając, że Polska nie jest dyktaturą, ale nie jest tak samo jak Turcja. Ja naprawdę nawet w tym ostatnim tygodniu przeprowadziłem tyle absurdalnych rozmów na ten temat. I zawsze dochodzimy do pewnego punktu zasadniczego. Ja zadałem to pytanie tym naszym zagranicznym przyjaciołom Polski, żeby mi pokazali jeden przypadek. Jeden przypadek wyroku, który rażąco niesprawiedliwego, złamanego, bo życie, prawo człowieka jest złamane w sposób dramatyczny. No i wtedy zawsze się okazuje, odpowiedź jest zawsze jedna, że oni się boją o przyszłość, co będzie za 5 lat, za 10 lat. Czemu premierowi nie udało się dogadać z Junckerem w takim razie, który podobno wykazywał takie zdolności, tendencje do kompromisu? Ja nie wiem, czy rzeczywiście wykazywał tendencję do kompromisu. Rzeczywiście te rozmowy trwały. No, trzeba by było spytać negocjatorów, dlaczego się nie udało. Moim zdaniem jednak jest
tak, że komisja się w osobie tam niektórych oczywiście członków komisji, no głównie przewodniczącego Timmermansa, ale pewnie jeszcze parę innych osób, no nie wiem, komisarza Oettingera, bo on się też wypowiada na ten temat, jednak postanowiła być twarda. No i to dlatego, że to jest wygodne oczywiście. W tej rozgrywce toczy się jakaś batalia Europy, przyszły kształt. Komisja niewątpliwie nie jest po naszej stronie w tej batalii. Komisja jest wyrazem establishmentu, który się chwieje. Jak pan pewnie wie, rząd niemiecki znowu się chwieje. Prawda? Wszędzie jest tak, że wszędzie, we wszystkich krajach, no już we Włoszech doszło do jakichś dużych zmian. W związku z tym, ale mam nadzieję, że uda się to jakoś ogarnąć, oswoić. Wszystko się chwieje, warto by to ogarnąć. Kilka minut powiedział duży kongres europejskiej prawicy w Warszawie na początku przyszłego roku, czyli na 5 miesięcy przed wyborami. Ja to jest pomysł, że to jest moje marzenie. Rozwijmy to marzenie. To jest może moje marzenie. Rozwijmy, kto w takim kongresie powinien wziąć udział, z które partie europejskie? Ja nawet nie mówię o partiach europejskich, mówię też o zapleczu intelektualnym, intelektualistów. No mamy pisy, różne czasy gazety prawicowe, mamy książki niezwykle interesujące. Myślę, że powinniśmy zapraszać szeroko polityczną. Widzi pan, i tu zaczyna się tego naprawdę ale AFD to nie będzie. Myślę, że jasne jest z naszego punktu widzenia. My na takim kongresie, to powinno być wstępne, powinniśmy oczywiście zakreślić pewne ramy. Ja jestem zwolennikiem tego, żeśmy współpracowali bardzo szeroko w Europie z ugrupowaniami prawicowymi i nie bał się tych kontaktów. Natomiast oczywiście jest pewna czerwona linia. No, tą czerwoną linią jest bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo naszego regionu. Czyli stosunek do Rosji to jest właśnie mówię o tym, stosunek do Rosji. Następnie wiadomo, że to nie oznacza, że my potępiamy wszelkie. Musimy, to jest tak samo jak w przypadku tych innych inicjatyw. My musimy szanować różnice, tak? Musimy szanować też decyzje polityczne, ale muszą być pewne parametry wyznaczone. Tak samo jak oczywiście skrajny antyamerykanizm nie wchodzi z naszego punktu widzenia. To Orban spełnia tego kryteria na przykład. Myślę, że spełnia, dlatego że nie zagraża jego polityka, nie zagraża naszemu niebezpieczeństwu, że bezpieczeństwo, gdyby zagrażała, no to prawdopodobnie nie. Myślę, że spełnia. Natomiast ja myślę, że to jest tak, to można tak naprawdę na panów odpowiedzi, jak to mogło szeroko, to można tylko sprawdzić w praktyce. Tego się nie da powiedzieć wprost. Tylko, że jeden z kolegów francuskich, którego który był podejrzewany o takiej właśnie skłonności, zbytnie skłonności do reżimu rosyjskiego, do reżimu Putina, na pytanie pewnej rozmowy, no dlaczego oni tak patrzą, no, skąd się to bierze, że jest takie poczucie, że prezydent Putin mógł być obrońcą konserwatywnych wartości, czy nawet wartości chrześcijańskich w Europie. No odpowiedział, no ale oni z nami rozmawiają, a Warszawa milczy, ale my nie rozmawiamy. A cały czas pan wbija szpilę w swój obóz polityczny. Nie, dlaczego? Zgłaszam pewne propozycje, a czy dlaczego to jest szpila od razu? Warszawa milczy, czy w takim razie nasza dyplomacja jest za mało aktywna? Nie, znowu, panie redaktorze, ja nie mówię o dyplomacji, ja nie mówię o tym, co robi minister, Kosztuje. Ja mówię o szerszym uczestniczeniu, w szerszym dialogu czy sporze o Europę, który się toczy i nasz głos, który jest oczywiście głos obozu rządzącego, również bardzo szerokiego pojmowanego, którym powinien być bardzo ważnym głosem dotyczącym no właśnie tej przyszłości Europy. W związku z tym oczywiście wymaga to pewnej aktywności, czy aktywnej rozmowy z innymi, z podobnymi ludźmi o podobnych poglądach w innych krajach, ale oczywiście
działających w innym kontekście, w innej kulturze politycznej i tak dalej, oczywiście mających w związku z tym inną wrażliwość. Na koniec wróćmy do Niemiec. Kilka mocnych sygnałów od szefa dyplomacji Heiko Maasa na temat pewnych bardzo ambicji już uprawiania samodzielnej polityki bez parasola amerykańskiego. Czy Niemcy mentalnie są już gotowe, aby prowadzić absolutnie niezależną, samodzielną politykę i jakie mogą być tego konsekwencje? To są moim zdaniem na razie próby, tak samo jak ten dosyć już znany artykuł Christiana Hacke o tym, czy na przykład Niemcy powinny mieć broń nuklearną. Ale wie pan, jeżeli ja pamiętam czasy, w którym na murach miast niemieckich, to były lata 90. widniały napisy: wszyscy żołnierze to mordercy. Więc od skrajnego pacyfizmu i takiego odrzucenia... Czy to się zmienia? Zmienia się na naszych oczach. Wszyscy mówią o tym, że Europa musi być suwerenna, w związku z tym musi być suwerenna również militarnie. Unia Europejska chce w następnym budżecie przeznaczyć 13 miliardów na wspieranie kooperacji przemysłu i w związku z tym Niemcy również, mówiąc oczywiście, że będą realizowały interesy europejskie w ramach Unii Europejskiej, również przygotowują w zasadzie swoje społeczeństwo na akceptację zbrojeń. Drodzy Państwo, kończymy już powoli magazyn międzynarodowy Świat 24. W drugiej części naszej audycji gościem był profesor Zdzisław Krasnodębski, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Miłego wieczoru, chociaż on już kończy się już powoli. Właściwie dobrej nocy, a w dobrej składzie, czyli Grzegorz Adamczyk. Dziękuję bardzo. Grzegorz Jankowski, również dziękuję serdecznie. Spotkamy się za tydzień. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Dobranoc. Świat 24. Powtórka programu. Naszym gościem jest Ryszard Gromadzki, publicysta telewizji Republika. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa serdecznie. Panie redaktorze, zacznijmy może od takiego pytania ogólnego. Czy to nie za późno, jak na oficjalny początek kampanii, bo do wyborów pozostał miesiąc, a Kukiz 15 właściwie dopiero dziś oficjalnie rozpoczyna bój o samorządy? Odpowiem tak, może przysłowie lepiej późno niż wcale. Na Kukiz 15 te wybory samorządowe to walka o przetrwanie. Zwróćmy uwagę na sondaże, które sytuują ugrupowanie Pawła Kukiza w okolicach progu wyborczego. Częściej minimalnie ponad nim. Zanalizowały się też badania, z których wynika, że Kukiz 15 nie znajdzie się w przyszłym parlamencie, więc te wybory samorządowe, które się zbliżają w szybkim tempie, przypomnę to już za 4 tygodnie, wielki test dla propozycji programowej partii Pawła Kukiza. Propozycji, która jest czymś w rodzaju próbą budowy trzeciej drogi, czyli próbą uzależnienia formuły politycznej, która mieściła się pomiędzy tym duopolem z jednej strony Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Budowa tej formuły, zwróćmy uwagę, że od wyborów parlamentarnych 2015 roku nie można powiedzieć, żeby program, gdzie jest bardzo wiele skądinąd słusznych wątków, pod którymi myślę podpisują się zwolennicy nie tylko Kukiz 15, ale również ci Polacy, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, być może również na Platformę Obywatelską. Ciężko się udaje, ciężko przebija się ten program do świadomości Polaków. Nie ma sytuacji takiej, żebyśmy mogli powiedzieć po 3 latach od wyborów parlamentarnych, że Kukiz 15 ugruntował swoją pozycję polityczną, że to partia, która jest zniesiona, że tak jest poparciem społecznym. Tego nie ma. Tego nie ma, co wynika również z faktu zewnętrznych konfliktów, niestasek w danym ugrupowaniu Kukiza. Wynika pewnie też z tego, że ta partia nie ma struktur terenowych, które pozwalałyby jej rywalizować z tytułem, o którym wspomniałem. Stąd te wybory samorządowe na partii Pawła Kukiza to raz kwestia przetrwania, kwestia również budowania jakiegoś zaczynu, zalążki, wśród działaczy, którzy pojawili się dziś na konwencji, byli nie tylko sympatycy Kukiz 15, ale także prawicy Marka Jurka. Działacze mówią, że ta konwencja miała pokazać taką centroprawicową alternatywę dla PiSu. Czy według pana na taką alternatywę jest zapotrzebowanie wszystkich wyborców?
Następnie rozejść się, które podzielamy również, którego wola w Bożym zamierzeniu, w Bożym zamyśle osiąga doskonałość przez przyrgnięcie do woli Bożej. Człowiek Boży teraz czuje, że zanurzają zagrożenie dla jego wolności, a nie zapełnienie jego wolności. Przeciwstawiania się do prowadza z powrotem na nowo do stanu wspólnego. Tym samym przywraca człowieka jego wolność. Powiedzieć, że w tej ludzkiej natury Jezusa jest on obecny oskarżony grzechem. Jezus nie był oskarżony grzechem. Gdzieś mamy taki wyraz. Jak się panu podoba pomysł na członki za, aby raz w roku robić dzień referendum w jego trakcie? Kukiza spoczniesz od rana powinna decydować o najważniejszych sprawach, które dotyczą na przykład ojcie lokalnie. Pierwszy przypadek także polegał na wysłuchaniu, jak powiedziałem, tak samo co Jezus. Jezus trzymał rozdanie, łączy to pęknięcie. Jezus mówi, dobrze, ja tego chcę, Boże. Ja jestem Tobie posłuszny. Twoja wola, moją wolą. I to jest moje życie. Moim poganiem jest spełnić wolę Ojca mojego. Jezus wybaczył, kiedy pytałem się, jak jest jego wolę spełnić wolę mojego Ojca. Ja tym żyję, nie karmić. To mnie wypełnia moje serce. Mimo, że to przychodzenie rozwiązanie sprzeczności do sądu, to się wydarza najpełniej w krzyżu. Dokonuje się w nędzy śmierci Chrystusa. Przyjęcie. Drodzy Państwo, to tyle dlaczego, że jeśli tutaj będą reprezentowani Radę Święty Piotr może więc sformułować wiarę apostolską, że zamysł zbawienia w taki sposób. Wiecie bowiem, że dla złego urodzicielu dziecię na początkach złego postępowania zostaliście okupieni czymś przemijającym zaledwie kończycie Ryszard Komacki, Telewizja Republika. Bardzo dziękuję. Teraz kolejna naszymi gościem jest Piotr Pałka z Publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy według pana te wybory samorządowe to jest walka, żeby być albo nie być Publicysta? Na się tak tylko ustresuje, że trzeba wysyłać wojącki przechwalną na świata ze względu. Na pewno dla tego ugrupowania, które nieco traciło impet w dużym sukcesie wyborczym, wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Jest to niezwykle istotne. Także ze względu na to, że nie ma już dzisiaj z Pawłem Kukizem kilku tych polityków, którzy budowali, spajali ten ruch. Mówię na przykład o Kornelu Morawieckim czy o Piotrze Marcu. Oni trafią już we własnych drużynach. Duża część narodowców też straciła serce dla ruchu Pawła Kukiza. On jest dzisiaj w świetnej formie. Jest na pewno konsekwentny w takich swoich postulatach przeglądu obywatelskiego władzy. Te jego pomysły, żeby coroczne referenda, coroczne przeglądy budżetu zaaplikować w polskim systemie samorządowym, te wydają mi się dość ekscentryczne, aczkolwiek trudno oczekiwać, że nie będzie ich budować.
mówię, w naszym oddziale... A według pana uda się zrealizować to, co zapowiedział się gdzieś PiS, mianowicie to, że po wyborach ani PO, ani PiS nie będą mogły rządzić w samorządach bez Kukiz 15? To jest odważna deklaracja, odważna kwestia, natomiast nie wydaje mi się, że PiS, po pierwsze, ten cringe, w którym się znajduje polska polityka centralna, zresztą Kukiz do tego kilkakrotnie się odwoływał, powoduje, że raczej ta formacja będzie w tych wyborach odgrywała rolę staje na pewno nie ma tak silne struktury lokalne, które przeprowadzą kampanię, to niezwykle podobne w wyborach samorządowych. Na pewno formacja, która ma gorsze albo podobne notowania w sondażach ogólnopolskich, czyli PSL, jest tutaj dużo silniej osadzona. Będzie niezwykle trudno Kukizowcą na tych swoich postulatach lepszej kontroli władzy, przeglądu kadr, czy prowadzenie instytucji referendum bezprogowego, zyskać tutaj pole w stosunku do dwóch wielkich maszyn partyjnych i świetnie osadzonych samorządach PSL-owskich. To na co może w takim razie liczyć Kukiz 15 w tych wyborach? Na pewno może liczyć na aktywizm swoich i skuteczność wyborów, jeżeli chodzi o swoich prezydentów, znaczy kandydatów na prezydentów, tak? W trakcie konwencji zaprezentowali 17 kandydatów. Można mieć takich nazwisk, które mogą powalczyć w lepszych miastach. Natomiast na pewno nie muszą zaznaczyć swoją obecność, muszą walczyć do ostatniego dnia kampanii. Bo to w samorządach często mamy do czynienia z niespodziankami, które potem procentują w polityce ogólnopolskiej. Powtórka programu. Demokracja. W każdy niedzielny poranek, już po godzinie 9:00 przy naszym radiowym stole zasiądą przedstawiciele najważniejszych sił politycznych i będą musieli zmierzyć się z Państwa opiniami. Pytania 7x24 to jedyne polityczne podsumowanie tygodnia, którego współtwórcami są słuchacze. Na Państwa głos czekamy przez cały tydzień pod numerem 22 645 2400. Wystarczy zadzwonić, nagrać swoją krótką wypowiedź, a my najciekawsze z nich wykorzystamy na antenie. 7x24. Najbardziej demokratyczne podsumowanie politycznego tygodnia. W niedzielę, tuż po godzinie 9:00, oczywiście na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam, Katarzyna Górska. Autopromocja. To Polskie Radio 24. Zbliża się pierwsza. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Z południowego zachodu nadciągną nad Polskę niż niosące ze sobą intensywne opady deszczu i silny wiatr. Wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim oraz w południowej części województwa polskiego i dolnośląskiego. W tych rejonach wiatr może osiągać prędkość nawet do 115 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim oraz w południowej części podlaskiego i północnych województw opolskiego i dolnośląskiego, a także w zachodniopomorskim. Tutaj wiatr w porywach może osiągać prędkość do 90 km na godzinę. W nocy na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, w Lubuskiem, a także w województwach łódzkim, mazowieckim, na Lubelszczyźnie i Podlasiu może też intensywnie padać. Obowiązują tu ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem i intensywnymi opadami obowiązują do godzin porannych. IMGW wydał również ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Obowiązują do wieczora, do 20:00. Polscy siatkarze awansowali do najlepszej szóstki Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni pokonali w Warnie Serbię 3-0. Był to ostatni mecz drugiej rundy turnieju, który rozgrywany jest w Bułgarii we Włoszech. Zagraliśmy jak prawdziwa drużyna, mówił po meczu przyjmujący naszej drużyny.
drużyny Artur Szalpuk. Walczyliśmy, wiedzieliśmy o co walczymy. Myślę, że było to widać i udało się wygrać. Myślę, że ten awans mogliśmy zapewnić sobie dużo wcześniej bez tych zbędnych różnych przygód. Jesteśmy w szóstce, no i teraz to wszystko, co się wydarzyło w drugiej rundzie, myślę, że traci jakieś znaczenie. W trzeciej rundzie Polacy, którzy bronią tytułu, Serbowie, a także Brazylijczycy, Amerykanie, Włosi i Rosjanie będą rywalizować w Turynie. Losowanie grup dziś przed południem. Niemiecka opozycja zapowiada bojkot przyszłotygodniowej wizyty prezydenta Dudy w Niemczech. Z kolei Recep Erdoğan zapewnił przed obrotem do USA, że podczas oficjalnej wizyty w Niemczech chce poprawić stosunki dyplomatyczne z Berlinem. Więc inny temat w W najbliższy czwartek na oficjalne zaproszenie prezydenta Waltera Steinmeiera do Niemiec przyjeżdża prezydent Turcji Recep Erdoğan. Zostanie przyjęty z honorami wojskowymi, a na jego cześć niemiecki prezydent urządza bankiet. Dziś czołowi politycy Partii Zielonych zapowiedzieli, że nie pojawią się na bankiecie. Wcześniej taki krok zapowiedzieli posłowie partii FDP, Lewicy oraz AfD. Miniony weekend w kilku większych miastach odbyły się pierwsze demonstracje przeciwko wizycie Erdoğana w Niemczech. Mieszkający tam Kurdowie zapowiadają zorganizowanie w trakcie wizyty tureckiego prezydenta wielkich demonstracji w Berlinie. W lotku zdrowiu dobiegł końca świętor w Polsce. Zakończył się tam 23. Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady. W ciągu 4 dni wystąpiło ponad 300 gości, a widzowie mogli zobaczyć 29 filmów, a także wziąć udział w warsztatach i zawodach sportowych. Paweł Padłuszka. Głównym wydarzeniem festiwalu była gala wręczenia Złotych Czekanów, najważniejszej nagrody spinaczkowej na świecie. Mówi Maciej Sokołowski, dyrektor festiwalu. Jestem dumny, że kraj, który ma najwyższy szczyt, niecałe 2500 metrów, może być światową stolicą alpinizmu, chociaż na dosłownie parę dni. Do lotka zdroju przyjechała rekordowa liczba widzów, ponad 5000 osób. To miasteczko jest małe, że przyjechało więcej widzów niż mieszkańców tutaj mieszkających. Ostatnie tygodnie grupa publiczność miała okazję wysłuchać prezentacji spinaczy z Francji i Stanów Zjednoczonych, których dokonania zostały wyróżnione złotymi czekanami. Festiwal zakończyła gala wręczenia nagród filmowych i W Polskim Radiu 24 dziś kolejna zakrzyk debat przed wyborami samorządowymi. W godzinie tej będziemy w Gdańsku, gdzie o fotel prezydenta miasta walczy 6 kandydatów. Debata organizowana jest wspólnie z Radiem Gdańsk. Dyskusję poprowadzą Krzysztof Świątek z Polskiego Radia 24 i Beata Gwoździlicz z Radia Gdańsk. Na koniec prognoza pogody. Mgła deszczowa i wietrzna. W zachodniej i południowej Polsce obowiązują ostrzeżenia meteorologów do wczesnych godzin porannych. Nad ranem wysokopodane opady deszczu przyjmują opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu i południowym wschodzie miejscami wystąpią burze. Noc zimna na termometrach od 5 stopni w rejonach podgórskich przez 8 centrum do 13 nad morzem. Dzień nie przyniesie poprawy pogody. Będzie zamrożone burze w większym przyjeżdżeniu. Z celem przelotu opady deszczu na Pomorzu i nad morzem także burze. W górach opady śniegu. Temperatura 13 stopni w górach do 13 w górach kraju. Wiatr umiarkowany do 6 metrów wysoko w górach. Spory ma do 120 km na godzinę. Słowem wszystko. 5 minut po pierwszej. Powtórka programu. Taki jest nasz cel. 7 dni. Wschód. W takim razie kilka słów, co to jest populacja. Nasza populacja jest za państwa Piotr Pogorzelski. W tym tygodniu eksperci Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie zakończyli w Kazachstanie swoją misję informowania o możliwości repatriacji osób polskiego pochodzenia. Ja z kolei spotkałem się z ambasadorem RP w Astanie, Selim Hazmiewiczem, z którym porozmawiałem o samym Kazachstanie i stosunkach Warszawy i Astany. Na początku zapytałem go o to, na ile ważnym partnerem politycznym i gospodarczym jest Kazachstan dla Polski. Kazachstan jest dla Polski, może być raczej dla Polski, powrotami do Azji, zwłaszcza do Azji Centralnej. Położenie Kazachstanu, jego wielkość, a zwłaszcza jego bogactwo naturalne decydują o tym, że jest bardzo ważny kraj, bo jest więcej 20% światowych zasobów uranu, a jest tutaj ropa naftowa, jest gaz ziemny, jest węgiel kamienny, dużo ilości, dość dobrej jakości. Są metale szlachetne, czy metale, które są niezbędne do produkcji
jest rozrodczość. Z tego przepisu elektroniczne. Faktycznie można powiedzieć, że prawie cała ta zwana tablica medialna. Tutaj w Kazachstanie występują, w związku z tym jest to ze względów gospodarczych kraj bardzo atrakcyjny. Terytorialnie jest to kraj 9 razy większy od Polski, gdzie 200-300 km to jest, tutaj się mówi, tutaj mówi się, że to jest blisko. Przemyślenia są olbrzymie, wewnątrz kraju są dość dobrze zorganizowane, na linie lotnicze, gorzej są z drogami. Ale no, są w planach budowy autostrady właśnie przez cały Kazachstan, z północnej południe i ze wschodu na zachód. A tutaj mówię o tych bogactwach naturalnych, na ile jest możliwy ich eksport na zachód, do Polski, bo mamy tutaj po drodze Rosję. Teoretycznie jest to możliwe. Możliwe jest nawet organizowanie tego eksportu, wspomnienie w Rosji, poprzez na przykład Morze Kaspijskie, Kaukaz, Morze Czarne. I taka droga jest teoretycznie możliwa. Oczywiście jest to daleko, no ale dzisiejsza technologia wskraża tę drogę. Chińczycy również wpadli na pomysł budowy bardzo szybkiej kolei. To będą lata 21 wieku, przepraszam. Budowanie szybkiej kolei, która w ciągu 72 godzin zapewni przewóz towarów z Chin do dowolnego miejsca w Europie Zachodniej poprzez Polskę. No tak, ale chińskie inwestycje to jest też ryzyko i chyba władze tutaj sobie zdają z tego sprawę, szczególnie biorąc pod uwagę doświadczenie sąsiedniego Turkmenistanu. To jest ryzyko z jednej strony, ale z drugiej strony proszę zauważyć, że Kazachstan leży pomiędzy Chinami a Rosją. I no, w jakimś stopniu, tak jak Polska leży między Niemcami, ja często Kazachom mówię właśnie, że Polska leży między Niemcami a Rosją, a Kazachstan leży między Rosją a Chinami. I też obaj wielcy sąsiedzi w jakiś sposób no, próbują wpływać na to, co się dzieje wewnątrz kraju. Kazachstan tego nie omija, to znaczy no, nie omija ani Rosji, ani Chin. Chińskie inwestycje, owszem, no, Chińczycy próbują, jakby, no, można powiedzieć, że mają taki imperializm, prawda, gospodarczy, który Chińczycy są bardzo prężni, Chiny rozwijają się bardzo szybko, Kazachstan się trochę tego obawia, to prawda, ale z drugiej strony, no, w jaki sposób to się skazuje na chińskie towary, czy też na chińską gospodarkę. A jak jest z polskimi inwestycjami tutaj w Kazachstanie? Polskich inwestycji jest mało, to znaczy Kazachstan jest taką dobrą bazą, czy nazwijmy to odskocznią na Chiny. Polska może tutaj zrobić taki, jak to się modnie mówi ostatnio, hub ekonomiczny, taki węzeł, czy centrum ekonomiczne, które by no, miało swoje wpływy w Chinach, czy w ogóle w ościennych krajach, czy w ogóle w krajach Azji Centralnej. To jest świetne pobliżenie. Kazachstan ma dobre połączenia lotnicze, granice właśnie z Chinami, na granicy kazachstańsko-chińskiej. Jest takie właśnie olbrzymie, budowane, no, gigantyczne, można powiedzieć, takie centrum logistyczne, kolejowe. I no, wydaje mi się, że możemy z tego korzystać, też moglibyśmy z tego skorzystać. Jak na razie polskie inwestycje w Kazachstanie są duże. Tutaj działa ponad 100 firm. No, były też przypadki, jakby to powiedzieć, niesolidnego, prawda, podejścia. Były przypadki straty w kolejnym zamienieniu. Jest określenie, do czego dążymy. Przez polskie firmy. Ale to się zdarza wszędzie. To nie jest tylko specyfika Kazachstanu. My będziemy jako ambasada.